bardzo wszystkim dziękuję, którzy wytrwali tutaj do tego naszego panelu. Się zastanawiałam, czy jakieś kroplówki tutaj dowozić, żebyście z nami byli, ale udało się. Chciałabym przywitać swoich gości. Myślę, że grono jest dostojne i będzie ciekawie podczas dzisiejszej dyskusji. Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI. Paweł Jaroszek, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Piotr Rzechowski, prezes TFI PKO BP. Rafał Mikusiński, członek zarządu MetLife Życie. Ewa Małyszko, PFR TFI, pani prezes. Marcin Żółtek, prezes PTPZU. Wojciech Nagel. I tutaj wiele, wiele różnych instytucji, w których pracował, natomiast dzisiaj reprezentuje Giełda Papierów Wartościowych, przewodniczący Rady Nadzorczej. Jeszcze raz Państwa wszystkich witam. Ja się nazywam Małgorzata Rusewicz, jestem szefem Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. I te podziękowania, które chciałam powiedzieć, dotyczą również tego, że od 3 lat wspólnie z Państwem rozmawiamy na temat pomysłów, które mogłyby zmobilizować długoterminowe oszczędzanie. Wypracowaliśmy szereg rekomendacji w tym zakresie i staraliśmy się położyć na kilka z nich takie kluczowy nacisk. Po pierwsze, mówiliśmy o tym w tych rekomendacjach, że powinny być w szerszym zakresie zaangażowani pracodawcy w cały projekt, że mechanizm, który mógłby powstać, który miałby mobilizować te długoterminowe oszczędności, powinien być takim mechanizmem, który zgromadzi jak najwięcej osób pracujących. Mówiliśmy o tym, że patrząc na doświadczenia również z funduszami emerytalnymi, powinien to być projekt prosty, przejrzysty, bezpieczny, trwały, efektywny i konkurencyjny, efektywny również pod względem kosztów, konkurencyjny, czyli dopuszczający również instytucje prywatne do zarządzania tym rozwiązaniem, które ewentualnie by było powołane do życia. I teraz chciałam powiedzieć, że między innymi dzięki rozmowom, które toczyliśmy tutaj z Państwem, w lutym pojawił się projekt, na który bardzo długo rynek czekał. Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Ten projekt uwzględnia wiele z rekomendacji, o których my tutaj rozmawialiśmy. Mamy domyślność uczestnictwa z możliwością wyjścia z programu. Jest istotne zaangażowanie po stronie pracodawcy, pracownika, składka, która ma płynąć od 3,5 maksymalnie do 8%. Jest zaangażowane również państwo, które dopłacać będzie do tych planów tak zwaną składkę powitalną, ale również składka roczna. Mamy zaangażowane instytucje prywatne od samego początku, o co również tutaj walczyliśmy i o czym dyskutowaliśmy z administracją publiczną. I to są te rozwiązania, które wydaje nam się, że zostały właściwie zaimplementowane do tego projektu. Co do zasady, głównym celem tego rozwiązania jest stworzenie silnego impulsu do tego, żeby z jednej strony ruszyło taka chęć do dodatkowego oszczędzania na przyszłość emerytalną. To ma być również stymulacja do rozwoju rynku kapitałowego. Również myślę, że dzięki temu będziemy mieli do czynienia z rozwojem gospodarczym i trochę o tym za chwilę powiem, aczkolwiek krótko. Jeżeli chodzi o cel pierwszy, czyli podniesienie stopy zastąpienia, tylko powiem, że w okresie wypłaty świadczenia z tego systemu, tutaj PwC nam przygotowało wyliczenia, z których wynika, że nawet przy minimalnym opłacaniu tej składki na poziomie 3,5 ta stopa zastąpienia, szczególnie dla osób, które są dzisiaj młode i wchodzą na rynek pracy, to jest naturalne, wyniesie od ponad 11% do ponad 15%, jeżeli chodzi o mężczyzn, odpowiednio więcej oczywiście w przypadku, kiedy ta składka byłaby wyższa. Natomiast w momencie, kiedy na przykład wzięlibyśmy osobę 40-letnią wchodzącą na rynek pracy, która będzie oszczędzać nieco więcej pieniędzy, oczywiście to również podniesie stopę zastąpienia, nie w tak istotny sposób jak dla osób młodych, ale też już jednak znacząco od 5 do 8% nawet przy tej minimalnej składce. Jeżeli chodzi o efekt dla rynku kapitałowego,
dla rynku kapitałowego i gospodarki. On będzie bardzo istotnie widoczny jednak w dłuższym okresie, nie od razu, chociaż przy założeniach, które są w ESR-ze do tego projektu, przyjęto, że partycypacja będzie wynosiła 75%. I tak naprawdę, jak to się przełoży na rynek, zależy przede wszystkim od tej partycypacji. I przy założeniu, że rzeczywiście ona będzie wynosiła 75%, to w pierwszym roku na rynek kapitałowy może trafić od ponad 6 miliardów złotych do blisko 14 miliardów złotych, w zależności cały czas od tego, jaka będzie płacona składka. Natomiast już w 2025 mówimy o napływie na rynek od blisko 19 miliardów do prawie 40 miliardów złotych. W związku z tym widzimy, że faktycznie może to stymulować rozwój rynku, rozwój giełdy. Natomiast bardzo wiele zależy od tego, jak dużo ludzi zdecyduje się zostać w programie i z niego nie wystąpić. Wzrost na rozwój gospodarczy, tutaj szacunki pokazują od 0,17 do 0,35 punktu procentowego rocznie, również w zależności od tego, czy składka będzie na poziomie 3,5 czy też 8%. I przechodząc od takiego overview, o którym rozmawialiśmy wielokrotnie, chciałabym przejść do tego projektu, który ma znaczenie dla rynku i z punktu widzenia rynku trochę na to popatrzeć. Tutaj wybrałam tylko kilka takich rzeczy, o których gdzieś my wszyscy rozmawiamy. Rozmawiamy w firmach, rozmawiamy w kuluarach, rozmawiamy między sobą. Czyli po pierwsze fakt, że do prowadzenia tych programów dopuszczone są dzisiaj w projekcie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych pod pewnymi warunkami. Takim jednym z warunków jest na przykład to, że 3 lata należy wykazać się doświadczeniem w zarządzaniu. Po drugie, mamy wprowadzone maksymalne opłaty do 0,6% od aktywów, przy czym 0,5% jest to opłata stała, 0,1% w zależności od wyników. Ale wprowadzono też dodatkowe propozycje opłat na rzecz, które mają ponosić instytucje finansowe prowadzące programy, na rzecz PFR-u, powiedzmy, tak. Z jednej strony są to opłaty za wejście na portal oraz za funkcjonowanie tego portalu. Taka jednorazowa opłata to jest 1 000 000 zł plus do tego 0,1% od aktywów rocznie. Druga opłata za prowadzenie ewidencji PPK, jest to w tej chwili maksymalnie 1 zł przewidziane w projekcie za uczestnika miesięcznie. To jest to rozwiązanie, o którym też dzisiaj będziemy tutaj rozmawiać. Co więcej, idea, która była i przyświecała tym wzmożonym dodatkowym oszczędnościom, wiązała się również z tym, aby wprowadzić pewne rozwiązania na rzecz już funkcjonujących trzeciofilarowych produktów, IKX-e między innymi, również trochę PPP, ale przy nowych umowach IKX-e opłaty również zaproponowano w projekcie na poziomie maksymalnie 0,6%. Jest to opłata za zarządzanie, jest to całkowita opłata, żadnych innych się w tym zakresie już nie przewiduje. No i cały projekt ma wejść w życie od stycznia 2019 roku. Część przepisów nieco wcześniej, natomiast de facto on zacznie funkcjonować już w następnym roku. I to są te główne rzeczy, na które chciałam zwrócić uwagę. Pozwolicie Państwo, że już usiądę. I przejdę do naszych panelistów, ponieważ wydaje mi się, że przy tego rodzaju produkcie i tych rozwiązaniach, które są, niezwykle ważna jest faktycznie efektywność i konkurencyjność. I ten poziom partycypacji. I automatyczny zapis oczywiście w pewien sposób może pomóc przy osiągnięciu tych 75%. I tak rzeczywiście dzieje się w Wielkiej Brytanii czy w Nowej Zelandii. Ale w 2007 roku we Włoszech, kiedy zaproponowano też automatyczny zapis z możliwością wpisania się, 73% osób zdecydowało się z tego projektu, z tego programu wystąpić. No i tutaj moje takie pierwsze pytanie do Piotra Rzechowskiego i do Marcina Żółtka. Co de facto można by było zrobić, żeby jednak zagwarantować te 75% partycypacji? Ponieważ, dobry wieczór w ogóle Państwu, dziękuję, że tak dużo z Was jest jeszcze o tej porze z nami. Przede wszystkim
program jest tak skonstruowany, że żeby z niego wystąpić, to trzeba wykonać pewien wysiłek. No nie można po prostu z automatu zostaje się zapisanym i trzeba wykonać pewne czynności, przede wszystkim podjąć decyzję, żeby się wypisać. No i tutaj pozostaje mieć nadzieję, że Polacy będą bardziej leniwi. Ale to był żart oczywiście. Więc wydaje mi się, że ustawodawca zadbał już na poziomie ustawy trochę, żeby ta partycypacja była wysoka. Mianowicie wprowadził kij i wprowadził marchewkę. No i marchewkę to państwo widzieliście, tam jest opłata powitalna i opłata roczna, znaczy składka, dopłata powitalna i dopłata roczna. I ta dopłata roczna, jak się patrzy, to 240 zł, to może nie jest dużo, ale jak się to przeliczy na te procenty i na średnią krajową, no to wychodzi, że po prostu się dostaje 13 składkę od państwa. No bo jak ma być, średnia jest tam powiedzmy te 4 tam z haczykiem, prawda, zakładam, że 3,5 minimalna, 3,5%, 8 maksymalna, to pewnie będzie gdzieś koło 4, prawda, no może będzie 5, no to jest tam te niecałe 200 zł, czyli 240 zł, to jest całkiem dużo. Natomiast jest również kij. Kij jest na pracodawców. To jest artykuł 97 tej ustawy, który jest bardzo ciekawy. Mianowicie tam jest zapisane, że kto nakłania do rezygnacji z uczestnictwa, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. I to jest zapis może na początku szokujący, natomiast znaczy ja zakładałem, że coś musi być takiego, bo pierwsze co, jak zaczęliśmy analizować ten cały program, no to co się nasuwało, no to że w łatwy sposób będzie można nakłonić pracowników w firmach, gdzie mają słabszą siłę przetargową do tego, żeby z tego występowali. Więc ja się spodziewałem, że jakiś taki zapis będzie, natomiast no jest to zapis bardzo, bardzo ostry, tak? Także są zachęty, są kary, natomiast oczywiście najważniejsze jest to, żeby ludzi przekonać do tego, żeby chcieli być uczestnikami tych programów. Trzeba pokazywać korzyści i tutaj też mam nadzieję, w tej ustawie są, może tak na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale tam są pewne możliwości promowania tych programów. Znaczy ja mam na myśli te opłaty, które są na rzecz PFR-u, które są bardzo wysokie. To jakżeśmy tam, można to sobie policzyć szybko, że to idzie w setki milionów złotych rocznie. I jeżeli, mam nadzieję, że one będą niższe, ale nawet jak będą niższe, to jeżeli część z nich będzie przeznaczona na jakąś długo taką kampanię promującą długoterminowe oszczędzanie, przekonywanie ludzi do tego, że to są korzyści, ale tylko nie takie reklamy, jak były kiedyś z palmami, bo to już było, tylko takie, które pokażą rzeczywiste korzyści, to znaczy odkładasz tyle, będziesz tyle lat oszczędzał, jak będzie taka stopa zwrotu, to dostaniesz tyle. To tak może się wydawać, że to jest trudne, ale tak naprawdę ludzie w Polsce dobrze potrafią liczyć i ja uważam, że właśnie taka kampania jest potrzebna, żeby pokazać, że na końcu nie będzie się może miał jakichś kokosów, ale się dostanie tam miesięcznie te parę tysięcy złotych, które dla bardzo wielu ludzi no jest jednak istotnym takim dodatkiem, który pozwoli im godnie żyć. Ja tutaj może zawsze w takich sytuacjach staram się tak to zobrazować, jaki jest stosunek Polaków do emerytur i do właściwie do emerytur. No, jak się pyta przeciętnego człowieka, czy oszczędza na emeryturę, to on mówi, no nie, no nie oszczędzam. No wiesz, że to jest potrzebne, no wiem. A dlaczego pan pali papierosy? Przecież to jest szkodliwe. No też wiem. No i właśnie to tak wygląda. No, trzeba uświadamiać. I myślę, że w długim terminie to przyniesie korzyści. Ta stopa będzie duża. Marcin, podzielasz? Tak sobie pomyślałem, że te 2 lata więzienia to może być niezłe narzędzie do rozgrywek z nielubianym prezesem. Można oskarżyć kogoś, że namawiał mnie. Spiskowa teoria tak, dzieje. Dokładnie. Ale wracając Ale do... dobrze, natomiast wracając do pytania, ja trochę, przepraszam Piotrze, ale myślę, że lekceważysz problem. Bo te wszystkie rozwiązania zachęcające, bonus powitalny, one właściwie we wszystkich tego typu programach występują. I mamy Wielką Brytanię, gdzie to jest partycypacja 75% i mamy Włochy, gdzie opt-out jest 75%. W Turcji chyba w 2016 roku jako nakładkę do podobnego programu też wprowadzono ten automatyczny zapis.
i tam 40% partycypacji, w sektorze bankowym 55% partycypacji. I tak naprawdę tam bonus powitalny był 300 euro. Więc tak hojnie było. Niemniej to nie wystarczyło do tego, żeby ludzi zachęcić do pozostania w tym programie. I to jest poważny problem. Natomiast myślę, że trzeba spojrzeć trochę na przyczyny, bo jest już kilka opracowań, które mówią, znaczy próbują wyjaśnić, jakie były przyczyny. No i powtarza się to, że w obydwu tych krajach przed wprowadzeniem tego automatycznego zapisu było wiele pośpiesznych zmian w systemie emerytalnym. No więc witamy w klubie. Mamy ten problem, tak? Jeżeli rozmawiamy ze znajomymi, to tak w kuluarach sprawdzałem, wszyscy słyszymy, że to będzie OFE bis, że rząd i tak zabierze te pieniądze. I pewnie pomysł kampanii jest słuszny, ale jeżeli chcemy wprowadzić to w styczniu 2019, to chyba mamy mało czasu na tą kampanię. Zwłaszcza, że cały czas jeszcze nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało, bo na razie jest tylko projekt ustawy. To też ciekawe było w przypadku Turcji, to co wyszło. Okazało się, że jednak jest ta selekcja negatywna. Przede wszystkim rezygnowali ludzie lepiej zarabiający, czyli ci bardziej świadomi. I myślę, że to podobnie może wyglądać u nas. Jeżeli ktokolwiek interesuje się swoją emeryturą, no to może albo odkładać 1,5-2% swojej pensji netto w jakiś taki dziwny system, albo może skorzystać z IKZE, gdzie ma odliczenie podatkowe. Jeżeli jest lepiej zarabiający, to IKZE po prostu mu się znacznie bardziej opłaci. Bo ten odpis podatkowy jest tu i teraz, całkiem duży. I myślę, że możemy mieć taki efekt negatywnej selekcji. A poza tym pytanie, czy to w ogóle ma szansę tak zadziałać, ale może być też przykład idący od tej lepiej wyedukowanej warstwy społeczeństwa. Ci, co się znają na finansach, się wycofają, to reszta za nimi pójdzie. Zapytają kierownika. Co zrobić? Co zrobić, żeby poprawić tą partycypację? Z punktu widzenia... A może jednak zwolnić z podatków? To tak... Ale których podatków? No, żeby jednak to nie było z pensji netto, tylko żeby też był to odpis z PIT-u. To nie są duże kwoty. Ja myślę, że rozwiązania, które zostały przygotowane, one kompleksowo zostały przemyślane tak, żeby cały mechanizm funkcjonowania rzeczywiście prawidłowo działał. Oczywiście można rozmawiać, ale myślę, że to akurat nie PFR jest stroną, która powinna się w tym temacie wypowiadać. Wojtku, a powiedzmy, bo rozmawialiśmy w kuluarach o badaniach. Tak jest. Mógłbyś parę słów powiedzieć? Szanowni Państwo, wydaje mi się, że te problemy, które podniosła Małgosia, są bardzo ważne. Natomiast moim zdaniem kluczową sprawą będzie przekonanie nie tylko środowiska pracodawców, ale również pracowników. Oczywiście mamy świadomość, że tam jakiś arbitraż będzie działał. Jeśli chodzi o to, co Pan Prezes powiedział o tym kiju, żeby... Ja myślę, że trzeba po prostu być może zaproponować w konsultacjach społecznych podobne rozwiązania jak w PPE. One są racjonalne, one są harmonijne. Istotnie jest tak, że pracodawcy przekazują informacje, że ten artykuł, nazwijmy to kijowy, ich przeraża nieco, ale wydaje mi się, że to, co z tych badań, które nie są reprezentatywne, one zostały przeprowadzone w BCC, wynika, że jednak jest duża nieufność w stosunku do tego, co ma być. Kilka tylko informacji króciutkich. Czy posiada Pan, Pani zaufanie do nowego systemu wprowadzonego w Polsce w 1999 roku? Odpowiedzi raczej nie i nie, 62%. Czy Pana zdaniem należy przekazać, i to jest bardzo ciekawe, czy Pani, Pana zdaniem należy przekazać aktywa OFE na rzecz ubezpieczonych i w FRD? Odpowiedzi tak i nie, raczej nie, nie, 70%. To jest bardzo symptomatyczne. Respondenci to są przede wszystkim bardzo aktywni, kreatywni pracodawcy firm średnich i dużych, czyli 50, 250 i powyżej 250. Czy Pana zdaniem należy utrzymać odrębne uregulowanie emerytalne dla służb mundurowych? Bardzo dobrze, 75% nie. Czyli zmierzamy w stronę jednolitego, powszechnego systemu emerytalnego. Tutaj ciekawe, czy oszczędza Pani Pan w tak zwanym trzecim filarze, jak uczestnik PP posiada czy IKE czy IKSE?
odpowiedzi pozytywnych 43%, odpowiedzi, że nie oszczędza 46%. I ostatnia kwestia, która wydaje się dla nas, dla naszej konferencji dzisiejszej szczególnie istotna. Jak z perspektywy pracodawcy ocenia pani pan koncepcję PPE? Pozytywnie 29, negatywnie 51, nie ma zdania 19%. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu czeka nas duża praca jako ludzi, którzy są, wierzą w ten program, którzy są związani z tym trzecim filarem. Ja od 2001 roku właściwie wszystkie programy, nie było ich wiele, które stworzyłem, czy brałem udział w tworzeniu, funkcjonują nadal. Ale to pokazuje, że ten poziom nieufności wynikający z tego, co się stało przy OFE, notabene, jeżeli państwo mieli okazję czytać tą nową propozycję, ona oznacza tę propozycję, która pojawiła się, jeśli chodzi o, nazwijmy to, kontrę w stosunku do tej reformy, bo jak to tak odbieram, czy być może naprawienie błędu, no to okazuje się, że ta propozycja tak naprawdę oznaczałaby wykreowania nowego długu publicznego na 151 miliardów złotych, prawda? Czyli chodziłoby o to, żeby wykreować te obligacje i je przekazać ubezpieczonym. Czyli mówiąc krótko, podsumowując, wydaje mi się, że to, co wszystkich nas czeka, to jest ogromna praca, dlatego że tutaj kolega powiedział, ja też badałem doświadczenia tureckie. Oni mają taki rynek w pewnym sensie trochę zbliżony do nas, ale w pewnych aspektach, na przykład private equity czy venture capital, zdecydowanie bardziej rozwinięty. Tam nie ma takiej fobii nadzoru do tego, żeby te instrumenty rozwijać. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć z tego badania. Mianowicie większość, ponieważ zadaliśmy pytanie o procent uczestnictwa, większość uważa, że to uczestnictwo będzie się rysowało na poziomie 20%. Drugie wskazanie to jest pomiędzy 20 a 50. Ja bym chciał, żeby było 75, ale wydaje mi się, że po to, żeby było 75, to trzeba byłoby podjąć ogromną pracę na rzecz tego, żeby pracownicy chcieli pozostać w tym systemie, a pracodawcy nie byli straszeni tym, że od 1 stycznia 2019 roku wejdzie ustawa, która, mam nadzieję, zostanie przez Trybunał podważona, dotycząca 30-krotności po prostu. Ja generalnie zgadzam się z tym, co powiedział Piotr Grzechowski, że oczywiście trzeba zrobić kampanię, ale jednym z takich argumentów, który również tutaj używaliśmy rok temu do tego, aby włączyć instytucje prywatne od samego początku, było to, że mówiliśmy, że te instytucje prywatne będą mogły, czy będą też wspierać, tak, dotarcie do pracodawców, informacje dla pracowników, czyli będą też pracować na te 75% partycypacji. No i teraz patrzymy na ten projekt, który wszyscy widzieliśmy, jakie będzie przewidywał opłaty zarządzanie, ale w międzyczasie pojawiło się kilka jeszcze innych rozwiązań wprowadzonych do tego projektu, czyli cap dla firm, które 15% będą miały, tak, powyżej 15% w ramach grupy uczestnictwa nie będą pobierać opłaty za zarządzanie. Te dodatkowe opłaty, o których wspominałam na samym początku. I teraz, Jacku, ja się zastanawiam, ponieważ prezentując ten program, słyszałam, jak przedstawiciele rządu mówią o tym, że 30 towarzystw inwestycyjnych na pewno będzie zainteresowanych udziałem w projekcie. Z OSR-u wynika, że od 3 do 5 lat do projektu, od 3 do 5 lat firmy nie będą z tego tytułu zarabiać, mówiąc wprost. Nie wiem, na ile business case'y dzisiaj są budowane, rozumiem, na projekcie ustawy, a nie na jakichś ewentualnych informacjach o tym, że będzie obniżona ta opłata. Jak to dzisiaj wygląda z perspektywy funduszy inwestycyjnych i czy rzeczywiście to również nie będzie miało wpływu na efektywność i konkurencyjność przy tych projektach? To my też jesteśmy zainteresowani. Jesteśmy zainteresowani już od dłuższego czasu, jak się pojawiły plany o stworzeniu pracowniczych planów kapitałowych, tylko jak zobaczyliśmy ten projekt, zobaczyliśmy koszty, jakie się tutaj mogą pojawić, jakie są zapisane maksymalne koszty, czyli milion za wejście na portal, kolejnie 0,1%
opłaty rocznej za udział na portalu co roku i do złotówki za uczestnika, nie za uczestnika, za rejestr tak naprawdę. To powoduje, że te koszty są bardzo duże i ciężko jest powiedzieć dzisiaj. One powodują, że ten biznes na dzień dzisiejszy się nie spina. I tak jak powiedziałeś, może to będzie 3, może to będzie 5, ale tak naprawdę to, co też tutaj zostało powiedziane, te badania pokazują, że jest bardzo duża niepewność co do programu i ta stopa partycypacji, uczestnictwa będzie, może być dużo niższa, więc wtedy tym bardziej to się może wydłużyć. A my jako firma prywatna patrzymy na rachunek ekonomiczny, czy to się zepnie, czy to się nie zepnie. Co do tego limitu 15%, to jeżeli te koszty będą takie duże i jednak wyjdzie dużo mniej podmiotów, to to też będzie problem i to też spowoduje takie trochę koło zamknięte, bo te, jeżeli zacznie mniej podmiotów wchodzić, to wówczas udział tych, co wejdą, będzie dużo większy. Czyli z jednej strony mamy cap na poziomie 15%, a koszty będą nam rosły. Bo jeżeli będziemy mieli 30%, to koszty uczestnictwa będą dużo wyższe. Więc faktycznie te 0,1 nie będzie 0,1, tylko faktycznie do dochodów, które są zapisane 0,5% plus 1, będzie tak naprawdę 0,2. Czyli dochodowość będzie jeszcze bardziej spadać. Więc to jest takie, jakby jest bardzo duża niewiadomość i na ten moment wydaje mi się, że z punktu widzenia partycypacji i z punktu widzenia tych kosztów jest ciężko ocenić, czy jest to dla nas produkt atrakcyjny. I na ten moment... A co zrobić? Bo ja co do idei, myślę, że my wszyscy tutaj co do idei zgadzamy się, że ta propozycja jest dobra, tak? Sami proponowaliśmy, jak powiedziałam, mechanizmy idące w tym kierunku, tak? I wiemy, że to się da zrobić, tylko właśnie co ewentualnie rynek proponowałby, nad czym jeszcze popracować, bo teraz jesteśmy w trakcie konsultacji. Jest super moment na to, żeby powiedzieć, co zrobić, żeby ta efektywność i konkurencyjność była. I Rafała też poproszę, żeby może później się odniósł Dobra, do tego. To jeszcze ten. Czyli co zrobić? Po pierwsze, te koszty powinny zostać, że tak powiem, urealnione. Urealnione, czyli nie podać maksymalnych, tylko one przed wejściem projektu w życie powinny zostać podane, opublikowane przez ministra finansów. Kolejna sprawa, te opłaty, złotówkę, one są od rejestru. Jak historia pokazuje i nasze doświadczenia z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi jest często tak, że klienci mają wiele rejestrów. Zostawiają sobie jakieś resztki i tu też jest ryzyko, że jak osoby będą zmieniać pracę, te rejestry gdzieś tam będą, a ta opłata będzie płacona od rejestru. Więc naszym jakby jednym z takich rozwiązań to można na przykład pomyśleć o automatycznym, jak ktoś zmienia pracę, przenoszeniu rejestru starego do nowego. Wówczas ta opłata też będzie mniejsza. Wówczas PFR będzie miał na pewno mniej roboty, bo dany uczestnik będzie miał jeden rejestr. Kolejna sprawa. Uczestnik też może sobie wybrać kilka funduszy. To wprowadźmy tą opłatę od uczestnika. To spowoduje, że te koszty faktycznie będą mniejsze i te opłaty, i opłaty dla nas będą mniejsze i dla klienta. Klient nie będzie szukał, gdzie ma, co i jak. Więc ja bym w pierwszej kolejności popatrzył tutaj na to. Kolejna sprawa. TFI może zarządzać kilkoma funduszami. I teraz te fundusze mają być to fundusze cyklu życia. Też nie zostało określone dokładnie, jakie kryteria musi spełniać fundusz, żeby być funduszem cyklu życia. I teraz tak, będą nowe grupy wchodzić pracowników, będziemy otwierać nowy fundusz. Zanim fundusz osiągnie pewną masę, będzie ponosił koszty depozytariusza. One mogą ważyć. To też się może odbić na efektywności zarządzania, na stopie zwrotu. Kolejna sprawa. Pewne osoby będą odchodzić na emeryturę, fundusze będą dalej istnieć. Wiadomo, liczba uczestników będzie spadać, aktywa będą spadać, koszty pewne pozostaną na stałym poziomie. Znów mamy problem. Więc może się zastanowić, żeby zrobić tak, jak to jest często robione przy planach systematycznego oszczędzania, przy IKE, że klient z automatu po przekroczeniu określonego wieku jest, że tak powiem, przesuwany do funduszu bezpiecznego. Wówczas dane TFI zarządza 4-5 funduszami i nie ma tej konieczności później zastanawiania się, czy otwierać nowy, czy łączyć i tak dalej. Rafał? Jeśli można, ja bym wrócił jeszcze do podstawy sukcesu tego pomysłu dla ustawodawcy i dla naszego biznesu. Czyli partycypacja. No tutaj były podane takie poziomy 40% Turcja, 80% UK. No pytanie, gdzie nasze społeczeństwo się lokuje, czy bliżej modelu, czy też zachowania bliżej z Wysp Brytyjskich, czy bardziej obywateli tureckich, tak? Myślę, że to jest kluczowe. Włochy oczywiście. No tam skłonność do otrzymania pieniędzy chyba jest najwyższa, tak? Jeśli chodzi o społeczeństwa. Ja uważam, że tutaj za bardzo pomijamy aspekt pracodawców.
składka od pracodawcy będzie dla pracownika pewnym rodzajem bonusu. Tak? Pracownik odłoży 2%, pracodawca dołoży mu 1,5%. Postarajmy się zachęcić nie tylko pracowników, ale pracodawców. W nich siła. Pamiętajmy, że PPK dla pracodawcy to jest bardzo duże obciążenie organizacyjne i budżetowe. Trzeba przeznaczyć budżety na składki, trzeba to zorganizować, obsłużyć, tak? Wszystko ma być digitalne, niemniej jednak moim zdaniem pracodawcy tu powinni być bardziej zachęceni i przygotowani do tego projektu. Będziemy mieli wtedy stabilność, będziemy mieli zainteresowanie po stronie pracodawcy. Też z doświadczeń takich, jakie pozyskaliśmy z innych rynków, jeżeli pracodawcy czytają to dobrze, stopień partycypacji rośnie w czasie. Zaczynamy od pewnego poziomu. Jeżeli okaże się, że nie jest to katastrofa, każdy nowy pracownik, czy też przy zmianie pracy, czy też wchodząc na rynek pracy, będzie podnosił stopień partycypacji. Tak więc te nasze wysiłki i ustawodawcy, czy rządu muszą być nieustające. Tak, to musi potrwać kilka lat i musimy mieć tego świadomość. Wtedy moim zdaniem biznes też na tym będzie można zrobić. Czy to na przykład, przepraszam, oznacza, że powinniśmy trochę przesunąć w czasie wejście na przykład w życie tych rozwiązań po to, żeby przygotować również pracodawców i pracowników do dość dużej zmiany, no, nowej jakości, którą chcemy wprowadzić, tak? Czy to jest jedno z rozwiązań, w międzyczasie przeprowadzić kampanię, spokojnie rozmawiać z pracodawcami na ten temat? Nie wiem. Pewnie wszyscy się zgodzimy, że warto przesunąć, żeby program był dobrze przygotowany i przemyślany. Natomiast rozumiem, że też jest intencją autorów pomysłu, żeby to wreszcie wprowadzić w życie, tak? Bo jest to dosyć mocno odsuwane. Mówimy o tym programie od jakichś 2 lat. Tak więc być może no, trzeba się spiąć i jednak to uruchomić 1 stycznia. Tak trzeba zrobić. Ja się nie zgadzam z przesunięciem. Tutaj zdecydowanie jestem za tym, co w projekcie, bo jeżeli przesuniemy, chociaż i tak jesteśmy już przeciągnięci, to wchodzimy w rok wyborczy. No, powiedzmy otwarcie. Także tutaj nie ma alternatywy moim zdaniem. Trzeba po prostu popracować z pracodawcami. Zgadzam się z panem, być może, no, nie mamy za bardzo do kogo w tej chwili zaadresować tego, ale niezależnie od tego, czy ukażą się już przepisy i rozporządzenia, czy nie, akcja informacyjna, edukacyjna do pracodawców powinna już się zacząć po prostu, tak? Pawle, w Białej Zielonej Księdze pamiętam, że rekomendacja również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była taka, żeby wprowadzić te rozwiązania, które jeszcze wówczas były ogłaszane przez premiera. Więc ciekawa jestem, jak dzisiaj już, kiedy znamy projekt, jak wasza opinia wygląda, czy rynek kapitałowy tutaj jest tą częścią, która na pewno nie zastąpi, tak? I tutaj nikt nie mówi o zastąpieniu ZUS-u, ale jest potrzebna, to po pierwsze. Po drugie, widzicie na przykład rolę ZUS-u jako takiej instytucji, która mogłaby taką ewidencję prowadzić? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu. I dodam tylko, że pytanie było nieuzgodnione i mogło się mnie zaskoczyła. Cóż, jeśli pytanie dotyczy samego postrzegania, jak my w zakładzie postrzegamy PPK, to oczywiście to jest trochę wielowymiarowe, bo z jednej strony jest to coś, co uświadomi naszym i Państwa klientom potrzebę oszczędzania. To niewątpliwie taka akcja informacyjna jest potrzebna. Ja tylko odwołam się do badań z diagnozy społecznej, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy, my mamy taką pewną niedoskonałość, że tak jak tutaj siedzimy wszyscy na tej sali, to po pierwsze na pewno nie jesteśmy reprezentatywną grupą Polaków. Po wtóre wiemy, że zarabiamy dużo lepiej, wiemy, że należy oszczędzać i po trzecie w większości przypadków wiemy, jak to robić. Co wyszło z diagnozy społecznej? Że większość naszych obywateli nie oszczędza. Na pytanie dlaczego, no bo nas na to nie stać. Natomiast paradoksalnie większość osób stwierdziła, że ich sytuacja ekonomiczna jest dobra. I tak naprawdę to jest wyzwanie. Wyzwanie jest edukacja. Ja czasami, i proszę to potraktować lekko w kategorii żartu, ale coś w tym jest na poważnie, że gdybyśmy nieco bardziej partycypowali w reformacji,
to po pierwsze mielibyśmy wyższą skłonność do oszczędzania jako naród, a po wtóre mielibyśmy większe zaufanie do instytucji państwa. I to są to trochę te dwa czynniki, które na pewno zaważą na sukcesie i nie mówię w jakim wymiarze projektu PPK. To, jak będziemy nie tylko my nastawieni, ale nasi rodacy, bo tak naprawdę to nastawienie zagra rolę. To co już się padało. Jak zareagują Polacy na kolejną obietnicę fantastycznego systemu, który sprawi, że ich emerytury będą wyższe. A czy widzę rolę ZUS-u? W obecnym rozwiązaniu ta rola jest niewielka. I na tym poprzestanę. Ewo. Mamy takie pytanie, a czy ZUS jest w stanie poprowadzić rejestry zamiast PFR-u? Jaka była oczywiście cel? ZUS już prowadzi rejestry pod kątem OFE, prawda, uczestników, więc ma system, ma zasoby, ma doświadczenie. To ja dodam takie pytanie, bo myślę, że ono też może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o wejście w życie tych przepisów. Ile czasu musiałby mieć ZUS, żeby się przygotować do tego? Traktując to w sferze czysto hipotetycznej, oczywiście tu już padła odpowiedź. Natomiast gdybyśmy spojrzeli się od strony praktycznej, to szanowni państwo, to tak, to najpierw się pochwalę, bo jestem ojcem sukcesu, mam nadzieję, że państwu się podoba projekt jednej składki, tego, że można w jeden prosty sposób opłacić składki na ubezpieczenia społeczne, więc różne rzeczy można zrobić, tylko potrzebujemy to czasu. W tej chwili w mojej działce toczy się projekt związany z elektronizacją akt pracowniczych, czyli skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. I to jest potężna modyfikacja systemu KSI wyceniona na kilka tysięcy punktów funkcyjnych. Jeśli państwo się pytacie, czy jesteśmy w stanie przyjąć kolejną zmianę, to ja powiem pewnie tak, tylko zapytam kiedy. Dziękuję. Dobrze, Ewo, myślę, że na pewno będziesz chciała się odnieść do różnych rzeczy, które tutaj padły, ale ja też zadam od razu pytanie, które uzgodniłam. Ale cały czas gdzieś będąc też przy tej efektywności, tej konkurencyjności, no przychodzi mi jednak niezmiennie do głowy przepis z projektu, który mówi o tym, że jeżeli pracodawca nie wybierze instytucji finansowej, która będzie prowadzić mu cały program, wówczas z automatu trafi do PFR TFI, co... I tutaj chciałabym zadać takie pytanie, czy jednak nie wydaje ci się trochę z punktu widzenia tej konkurencyjności, która ma być, że PFR jest w takiej lepszej sytuacji niż inne instytucje finansowe? Dobrze, może zanim odpowiem na to pytanie, które jest do mnie, to odniosę się do kosztów i do tematów, które się wcześniej pojawiały. Jeżeli mówimy o centralnej ewidencji, to chciałam sprostować, w centralnej ewidencji będzie prowadzony tylko i wyłącznie jeden rejestr na uczestnika, nie będzie więcej rejestrów, z racji tego, że to będzie ta ewidencja po to, żeby zidentyfikować wszystkie dopłaty, które są od strony państwa, że trafiają do konkretnej osoby. Wielość tak naprawdę rejestrów może być po stronie agenta transferowego, który będzie obsługiwał normalnie TFI, jeżeli właśnie będzie wymóg albo ewentualnie dla prostoty prowadzenia działań rozbicia rachunków pod rejestrem uczestnika na środki wpłacane przez pracodawcę, przez pracownika i dopłaty, które są. Ale to jak będzie traktowany klient, który był moim PPK zarządzanym przez skarbiec TFI, zmienił pracodawcę, ten rejestr został i teraz w nowe TFI też będzie musiało zapłacić i my będziemy, czy będzie płacona jedna opłata? To znaczy, opłata jest na uczestnika przewidziana, tak, w rejestrze znaczy, centralnym i tam będzie no tylko tak, ale jedna. W ustawie, z ustawy to nie wynika. To z ustawy jak nie wynika, to proponuję po prostu dać komentarz, że wymaga to dopracowania i zaproponować rozwiązanie. No wiadomo, że ustawa nie będzie pierwszy draft, który jest idealna. Więc jeżeli mówimy o opłacie właśnie tutaj na uczestnika w centralnej ewidencji, to jest jeden rejestr, a tak naprawdę dla uczestnika, więc na pewno warto się pochylić i zaproponować rozwiązanie, jak to mogłoby wyglądać. Jeżeli mówimy też o koszcie jednego złotego,
Jeden złoty został absolutnie z przemyśleniem wstawiony i nie pod kątem, że my chcemy pobierać ten jeden złoty, tylko żeby nikomu nie wpadło do głowy, że może sobie pobierać więcej niż ten jeden złoty. I to jest ten maks. Oczywiście dzisiaj trudno jest ocenić, jakie rzeczywiście będą koszty. Ja mogę tylko powiedzieć, że z punktu odniesienia, powiedzmy, kosztów prowadzenia rejestru dla funduszy emerytalnych, no to te stawki były gdzieś tam 0,64 grosze do 70 groszy, to w zależności, skala robi swoje. Więc należy założyć, że centralna ewidencja dla całego rynku będzie tak naprawdę bardzo duża skala, nawet zakładając, że tylko kilka milionów na początku, ale docelowo będzie bardzo dużo. Będą to dobre argumenty do dyskusji na temat ceny, która powinna być przy takiej skali działalności i prowadzenia rejestrów. To jeżeli chodzi właśnie o koszty związane z centralną ewidencją. Jeżeli mówimy o milionie złotych wejścia na portal i dodatkowo tam jeden BIPS, tak dodatkowo później w długim horyzoncie czasowym. Szanowni Państwo, ja naprawdę powiem tak, pracuję już nie powiem ile lat, ale bardzo długo, od początku prawie trwania funduszy, najpierw powierniczych, później inwestycyjnych. I cały czas słyszę, że fundusze inwestycji TFI nie mają pieniędzy na to, żeby edukować swoich klientów, że nie ma pieniędzy na prowadzenie właśnie jakiejś akcji dodatkowo informacyjnej. I teraz ponownie jesteśmy w tej samej sytuacji, co były OFE. OFE w momencie, kiedy powstawały, pobierały bardzo duże opłaty. Ale jak zadałam kiedyś pytanie moim kolegom właśnie, którzy zarządzają OFE, jak dużo pieniędzy wydaliśmy na edukację uczestników? Kto zna odpowiedź, jak dużo wydaliśmy jako same podmioty, jako PT zarządzające? Myślę, że niewiele, de facto tak naprawdę niewiele. Nie będę mówiła o jakich zyskach jest. I teraz jest dokładnie podobna sytuacja, jeżeli chodzi o TFI. Mówimy o tym, że bardzo dużo jest zapłacić 1 milion złotych za to, że właśnie potencjalnie możemy mieć kilka miliardów do kilkunastu miliardów aktywów w zarządzaniu. To moje pytanie brzmi, czy milion złotych w sytuacji, zakładając, że jest około 60 podmiotów, niech wejdzie z tego 1/3, 20 podmiotów, i ostatnie zyski, które są za 2017 rok, to jest prawie 700 milionów złotych. To milion jest dużo czy mało? Ten milion jest najmniejszym problemem, tak jak mówiłem. Te dwie drugie opłaty są, mogą być zabójcze. Mogą być, ale myślę, że nie tutaj został ciężar położony. Owszem, trzeba zaakcentować, że te opłaty wymagają doprecyzowania, ustalenia na jakichś zasadach, kiedy ewentualnie jest jakiś, powiedzmy, kap, że już więcej nie pobieramy, ale to nie o to chodzi. Tak naprawdę trzeba się zastanowić, jak przygotować się, to co tutaj jest jedno z pierwszych pytań było, żeby jednak ludzie chcieli brać udział i uczestniczyć. I to myślę, że tak naprawdę jest najważniejsze. I zgadzam się, że my tak naprawdę powinniśmy przygotować informację edukacyjną dla pracodawców, dla uczestników, czyli dla pracowników, ale i też również dla instytucji finansowych, czyli dla TFI, które mają zarządzać, bo każda z tych instytucji potrzebuje zupełnie innych informacji. Temu celowi między innymi ma tak naprawdę być przygotowany portal. Portal na początku oczywiście to będzie tak naprawdę jedno miejsce, które będzie dostarczał informacji właśnie o wszystkich TFI, które się zdecydują być na platformę, ze standaryzowanym formacie, tak żeby pracodawca nie miał problemu, że jedno TFI powiedzmy mówi, że ma wynagrodzenie brutto 2%, drugi powie, że netto. To ma być standard, jednakowe informacje po to, żeby pracodawcy nie mieli problemów w analizowaniu, ale też dokonaniu wyboru. Jeżeli mówimy, znowuż dalej od strony portalu, co jeszcze? To jest pierwszy etap. Kolejne etapy tak naprawdę chcemy, żeby była możliwość, żeby każdy potencjalny uczestnik mógł się zalogować do tego portalu i w przyszłości będzie to jedno miejsce, w którym będzie miał informacje o wszystkich produktach emerytalnych, czyli IKE, IKZE, PPE, PPK, wszystko co będzie. Będzie mógł zobaczyć tak naprawdę ile aktywów zgromadził, że będą tam też odpowiednie suwaki porobione i będzie mógł sobie popatrzeć, ok, jeżeli dalej na przykład zwiększę składkę o 2%, to się przełoży na tyle i tyle mojej emerytury. Oczywiście to nie będzie wszystko gotowe od dnia zero czy od pierwszego dnia, ale do tego też właśnie potrzebne jest wasze uczestnictwo jako podmiotów, które będą tworzyć produkty dla całego rynku. Więc myślę, że jest wiele rzeczy i tak naprawdę działań, które my musimy wykonać i one wydają się takie no, trywialne, ale one nie są i będą wymagały bardzo dużo pracy, bo też element kolejny, który jest niezmiernie istotny, to dobre call center. Call center z pełną informacją o wszystkich produktach, które są oferowane. To nie kosztuje złotówkę, to tak naprawdę trzeba przygotować.
Czy może każdy TFI skorzystać ze swojego call center? Może. Tylko pytanie, w jaki sposób mamy zestandaryzować tą informację tak, żeby była ona jednakowa, łatwa do zrozumienia i żeby każdy wiedział, do kogo ma zadzwonić. Więc wydaje się, że tak naprawdę my wszyscy, ja też reprezentuję TFI, powinniśmy usiąść i się zastanowić, jak możemy zoptymalizować te narzędzia, które potencjalnie mogą powstać, tak żebyśmy zminimalizowali nasze koszty, a osiągnęli tak naprawdę jak najlepsze efekty z punktu widzenia właśnie partycypacji pracodawców i pracowników. A teraz odpowiadając na pytanie konkurencyjności. Jak pamiętacie Państwo, na początku pierwszy projekt, który został zaproponowany do PPK, to było to, że jedynym podmiotem, który tworzy PPK, jest PFR. W odpowiedzi sama też wtedy chodziłam do Pawła Borysa, jeszcze pracując w PTE, że chcemy, żeby to jednak, żeby to był rynek, bo to będzie właśnie najlepsze rozwiązanie. I tak naprawdę argumenty, które zostały przedstawione, zostały przyjęte i dzisiaj cały rynek TFI może brać udział, jeżeli się zdecyduje, w projekcie. Czy to dobre rozwiązanie, że akurat PFR jest podmiotem takim, że jak pracodawca nie wybierze, no to może z domysłu trafić do nas? Tak, dlatego że trzeba pamiętać, że PPK i rolę, którą my pełnimy, to nie jest po to, żeby tak naprawdę ułatwić akurat w tym kontekście życie instytucjom finansowym, tylko po to, żeby stworzyć komfort dla pracodawcy i dla pracowników, że wiedzą, że bez względu na to, czy będą mieli zasoby, czy zdążą na czas przygotować i wybrać TFI, to jeżeli to się nie uda, to zawsze jest ten podmiot gotowy do dyspozycji, który ma zestandaryzowane informacje, materiały i wiedzą, że mogą znaleźć to rozwiązanie dla swoich pracowników. Ale to nie oznacza, że do końca przez kolejne, nie wiem, 20-30 lat nadal ten pracodawca i jego pracownicy muszą być w tym TFI, bo jest to tak naprawdę konkurencyjny rynek i mogą za jakiś czas powiedzieć, okej, my już jesteśmy dzisiaj na tym etapie, że potrafimy sami wybrać i chcemy zmienić. A twoim zdaniem, ponieważ masz doświadczenie w PTE, PTE powinny być dopuszczone do prowadzenia programów, czy nie? No muszę zapytać. Nie, ja to wszyscy znają moje zdanie. Ja uważam, że jak najbardziej PTE powinny być podmiotem zarządzającym również PPK. Mają wiedzę i doświadczenie i dobre wyniki tak naprawdę w długiej perspektywie, jeżeli chodzi o stopy zwrotu. Oczywiście jest też na rynku i to też mamy świadomość tego, że odium OFE i pytanie jest, jak to dobrze skomunikować, że to jest wartość dodana z racji tego, że jest więcej podmiotów dostępnych na rynku i myślę, że tutaj jest no, też takie dosyć trudne zadanie do wykonania właśnie dla PTE. Myślę, że ostatnio fundusze emerytalne, towarzystwa emerytalne mają całkiem dobre informacje prasowe i wyniki, więc się bronią, koszty też niskie. Natomiast chciałam Państwa trochę nagrodzić tym, że tutaj jesteście. Jeżeli ktoś miałby pytanie może, to jest ten moment, kiedy może zadać. Tomek Bardziłowski. Gromadzić środki, żeby inwestować na rynku kapitałowym, żeby te nasze emerytury były nie tylko w ZUS-ie, prawda, na zapisach wirtualnych, ale również w realnej gospodarce. Natomiast jednocześnie przy prezentacji PBK rząd mówi o tym, no ale te OFE, no być może będą lepsze, my je spracowujemy, ale zabierzemy 25%. Czyli w zasadzie zabieracie 25% filara kapitałowego, czyli 45 miliardów złotych, po to, żeby stworzyć, a jednocześnie tworzycie nowy filar kapitałowy, w którym rocznie przy dobrych, prawda, założeniach będzie 15 miliardów wpływało. De facto, zabierając 25% OFE, rząd cofa rozwój systemu kapitałowego 3 lata. To druga rzecz jest taka, że jak z OFE zostanie zabrane 25%, zostaną tam tylko polskie akcje, będziemy mieli fundusze, które mają emerytalne 100% zupełnie, bez żadnego cashu w polskich akcjach, no ewenement na skalę światową. Jednocześnie będziemy, jak rozumiem, mieli OFE jako TFI i docelowo te TFI będą miały dowolność inwestycyjną, więc zakładamy, że pewnie za jakiś czas chciałoby mieć przynajmniej 50% w innych aktywach. Można sobie obliczyć, że nawet jeżeli rząd wprowadzi ograniczenia typu, że OFE będą mogły sprzedawać 5% swoich akcji rocznie, czyli za 7 lat dojść do poziomu
no 60 czy za 10 lat do poziomu 50%, to mamy z tych 130 miliardów, które zostaną, 5% to jest no 6-7 miliardów złotych odpływu rocznie z rynku akcji. No a patrzymy teraz na PPK, mamy 15 miliardów, być może 20 miliardów, 30% ma iść na rynek akcji, czyli między 5 a 6,5 miliarda zakupy. No to tutaj logika jest taka. Z jednej strony system kapitałowy będzie rocznie sprzedawał 6 miliardów po to, żeby drugi system kapitałowy kupił za 6 miliardów. No my jako brokerzy pewnie na tym zarobimy, ale logiki w tym dużej nie widzę. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, no w sumie popularność oszczędzania poprzez to, co zrobił poprzedni rząd i jak zachodził OFE, prawda, tutaj jest problem. Bardzo dobra inicjatywa, żeby OFE sprywatyzować. Więc zostawmy te 100%, nie zabierajmy, czy prawda, 150 miliardów, nie zabierajmy 25, spracujmy to wszystko i niech to będzie prezent dla Polaków i wtedy naprawdę będzie można powiedzieć, że ten rząd dotrzymał słowa, coś zrobił. Więc zostawcie te 25%, wtedy nie będzie problemów z tym sprzedawaniem i z tym brakiem logiki 6 miliardów in, 6 miliardów out. Tomku, jeśli pozwolisz, ja od razu odpowiem. I to też nawiązując do tego, o czym mówił Paweł Jaroszek, bo Paweł jest dyplomatą, natomiast ja powiem, ja mam większe możliwości wypowiedzi nieuzgodnionej. Otóż jeśli chodzi o ZUS, to ZUS w tym roku i właściwie od zeszłego, też dzięki Pawłowi, realizuje trzy reformy. Reformę wieku, e-składkę i e-zwolnienie. I to jest odpowiedź, i to jest jakby ad vocem tego, o czym pan prezes powiedział, czy byśmy ZUS jeszcze w coś zaangażowali. No być może, ale po co? Kiedy demontowano OFE, to zaangażowano w ZUS fikcję związaną z stworzeniem konta OFE w ZUS, która jest waloryzowana PKB trzyletnim. Po co? Jaka jest funkcja celu? Żadna. Państwo będzie musiało z tego powodu wytłumaczyć się za jakiś czas, dlaczego za 20 lat nie będzie w stanie zrealizować tego zobowiązania. To, czego cały rynek może się nauczyć od ZUS-u, to jest wielki sukces związany z wprowadzeniem instytucji doradcy emerytalnego. To był strzał w dziesiątkę przy reformie wieku. Ja już nie wiem, ile tam milionów było tych wizyt, bo to Paweł ma tą statystykę w głowie, ale to jest to, co przy tej akcji edukacyjnej może być wykorzystane. Natomiast odpowiadając na pytanie odnośnie 25%, to w funduszach rezerwy demograficznej, społecznej, bo one się różnie nazywają, na świecie jest zgromadzone 6 bilionów dolarów. My mamy 25 miliardów złotych. Jak przyjdzie gorsza koniunktura, jak przyjdzie gorszy czas, a mamy reformę wieku, która kosztuje 41 miliardów przez 3 lata, to my potrzebujemy mocniejszego funduszu rezerwy demograficznej. I to, co zaproponował premier z przekazaniem tych 25%, tworzy sytuację, gdzie będziemy mieli 15 do 20 miliardów dolarów w Funduszu Rezerwy Demograficznej. Ja uważam, że stać nas na to, żebyśmy zgodzili się z taką koncepcją, zwłaszcza, że te pieniądze zostaną nadpisane na nasze konto, które w czasach, kiedy będziemy realizowali świadczenie emerytalne, będzie po prostu wypłacane, bo to jest gwarancja państwa. Ja nie widzę tu żadnego zagrożenia, Tomku. Okay. Ale Tomek, poczekaj. Tak mało czasu mamy jeszcze tutaj, widzę Andrzej Sołdek. Jedną inspirację chciałem tutaj przekazać, bo jest dużo zarządzających na sali. Chciałem przypomnieć, że prezes BlackRocka 2 lata temu napisał list, w którym dużą część poświęcił na to, że wezwał te spółki, zarządy spółek portfelowych, w których BlackRock zainwestował pieniądze, do tego, że sprawa emerytur jest wspólną odpowiedzialnością. Także na sali jest bardzo dużo zarządzających, także chciałbym, żeby potraktowali to jako inspirację. Druga rzecz, wydaje mi się, że w nawiązaniu do poprzedniego panelu, który był o technologiach i o tym, jak nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy, albo lepiej je wydać, to wydaje mi się, że być może teraz jest rzeczywiście presja czasu i utworzenie zdublowanego agenta transferowego jest na ten etap potrzebne, ale wydaje mi się, że technologicznie można to docelowo doprowadzić do tego, żeby to był jeden agent, korzystać z danych, które są u agentów w firmach i dzięki temu system będzie tańszy. I trzecia rzecz, moim zdaniem w projekcie dobrze jest wykorzystane doświadczenie, że autozapis jest słuszny. Moim zdaniem jest to za mało wymagające. Można wykorzystać też pomysł
wzrostu składki. Moim zdaniem błędem jest utrzymywanie składki takiej samej przez całe życie, na tym samym poziomie procentowym. Z cyklu życia wiadomo jest, że ona powinna rosnąć. W związku z tym powinno być autoskalowanie składki o 0,5% co 5 lat. I dlaczego to mówię teraz, a nie, że to można zrobić za 5 lat? No, wiemy, że z doświadczenia, że proces legislacyjny jest taki, że jeżeli coś raz wejdzie w życie, to potem już się nie zmienia. Dziękuję bardzo. No to zostały nam 4 minuty, mało, ale chciałabym, żeby mimo wszystko tym akcentem takim inspiracji, który tutaj się pojawił, każdy powiedział jedno zdanie, co można by było zrobić lepiej, żeby ten program rzeczywiście okazał się sukcesem. Krótko, jedno zdanie od każdego. Ja powtórzę, jakby tutaj jest kwestia przejrzystości kosztów, żeby one zostały dużo wcześniej zakomunikowane, żeby firmy prywatne mogły podjąć decyzję w oparciu o rachunek ekonomiczny, wiedziały, w jakich warunkach działamy. To, co tutaj było często mówione, że fundusze venture capital zagraniczne nie wejdą na polski rynek, bo nie ma przejrzystości prawa podatkowego i tak dalej. W długiej perspektywie na pewno edukacja, to musimy sobie zdać sprawę z jednego. Jeśli program ma wejść od 1 stycznia 2019 roku, to tak naprawdę na edukację i zmianę postaw jest haniebnie mało czasu, więc to, co może zachęcić ludzi do partycypacji w tym programie, do nie opuszczania tego programu, są takie zachęty, żeby widzieli, że to się opłaca. W tej ustawie jest na pewno dużo drobnych rzeczy, mniejszych, większych do dyskusji i one zostaną pewnie w toku tych konsultacji, które teraz się odbywają, wyczyszczone. No, z kosztami absolutnie to trzeba urealnić te koszty. Natomiast uważam i jakby wrócę do mojej wcześniejszej wypowiedzi, że tutaj najważniejsza to jest akcja informacyjna, taka rzetelna akcja informacyjna, nie reklamowa, nie chodzi o taką komercyjną reklamę, że kup mnie, tylko chodzi o to, żeby przedstawić ludziom ten program, bo ludzie w ogóle o tym nie wiedzą. My o tym tutaj sobie rozmawiamy, natomiast pewnie gdyby przejść się w paru miastach w Polsce, to pewnie by się okazało, że większość ludzi w ogóle nie wie, o czym my rozmawiamy. W Gowinie można zrobić eksperyment. Możemy zrobić. Rafał? To powinno być proste dla pracodawcy. Dużo prostsze niż PP, przepraszam. Tak dużo i zrozumiałe, żeby pracodawca HR-y, panie i panowie z HR-ów, żeby to kupili po prostu, tak? Ja uważam, że jako branża właśnie TFI powinniśmy się zebrać i zastanowić, skąd wziąć finansowanie na edukację pracodawców i to zacząć maksymalnie szybko, bo jeżeli pracodawcy będą rozumieli cały produkt, to zdecydowanie łatwiej im będzie to przekazać do pracowników. Ja mówiąc szczerze, zgadzam się ze wszystkim, co zostało powiedziane i proponowałbym, to nawiązując do tego, co powiedział Andrzej, żeby wprowadzić jakiś wymusić mechanizm autokorekty, żebyśmy po 3-4 latach funkcjonowania systemu musieli się zastanowić, czy wszystko działa. Tak jak mamy wpisany przegląd systemu emerytalnego, żeby wpisać taki mechanizm. W OSR-ze jest zapisane, że no pierwszy przegląd co najmniej za 3 lata, żeby był jakiś czas, więc jest to przewidziane i myślę, że tak naprawdę no też trzeba sobie dać czas, żeby trochę podziałało, żebyśmy nie robili tak naprawdę sprawdzenia tylko dla sprawdzenia, tak? Tak, ale żebyśmy nie zostawili tego tak, jak było z OFE. Pierwszy przegląd jest. Znaczy, moi szanowni przedmówcy właściwie powiedzieli wszystko, ale ja wobec tego chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. Będąc zwolennikiem, powiedziałbym nawet zdeklarowanym zwolennikiem PPK, uważam, że to jest forma lepsza niż PPE. Też patrząc z perspektywy pracodawców, poszedłbym za ciosem. Dokończmy całość, czyli przekonajmy decydentów, żeby również poszła druga ustawa, która była zresztą projektowana równolegle na początku, czyli ustawa, która przekształca PTF w TFI. I jakby zamyka tą całą reformę. Uważam, że to jest potrzebne i należy to zrobić przed wyborami. Bardzo Państwu dziękuję. Czas nam się idealnie skończył. Bardzo dziękuję panelistom. Myślę, że wiele rzeczy jeszcze w kuluarach będziemy mogli przedyskutować. Mam nadzieję, że to była ciekawa rozmowa. Dziękuję Państwu.
Ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim panelistom, ale zanim przejdę i Małgosi za świetne przygotowanie, ale zanim przejdę do ogłoszeń organizacyjnych, to ja poza trybem chcę też zająć stanowisko merytoryczne. Po pierwsze, ja bardzo popieram ten program, bo on jest na wzór 401K w Stanach Zjednoczonych, tylko pod warunkiem, że gdzie wyraźnie zapisane są to środki prywatne podlegające dziedziczeniu. W przeciwnym razie nie ma szans ten program. Możecie wszystkie rzeczy wyliczać bez sensu. Druga rzecz, edukacja. Najprostsza edukacja to jest rachunek ekonomiczny. Wiecie państwo, jak 401K działa? Tam 18 tysięcy jest dolarów limit roczny. Weźmy sobie 100 dolarów co miesiąc, że możecie sobie odkładać. Hasłowe 100 dolarów, żeby się łatwo liczyło. I pracownik ma tak, 100 dolarów, jeżeli wyciągnie 40% podatek, 60 dolarów mu zostanie. Jeżeli zostawi 401K, pracodawca mu dopłaci 50%, ma 150. I on widzi, jakie dwie cyfry. 60 teraz, czy 150 w przyszłości. To jest najlepsza edukacja. Konkretne cyfry, żeby on widział. 60 i zróbcie takie plakaty na całą Polskę ze 100 zł. Co on ma? 60 lub 150 na przyszłość. I od tego zacząć trzeba edukację. No i ostatni argument, dlaczego ja jestem gorącym zwolennikiem tego programu przy założeniu, że będzie zrobiony przy tych zasadach jak 401K. A mianowicie był taki wywiad Roberta Gwiazdowskiego w Rzeczpospolitej. On powiedział, cytat, bo ściągnąłem sobie teraz z internetu ponownie, bo pamiętałem to. Byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u. To wiem, co tam jest. Tam nic nie ma. No to ja się muszę odnieść. Robert Gwiazdowski zmienia zdanie w czasie i późniejsze wypowiedzi są zdecydowanie lepsze. Nie, ale zobaczmy, czy tam chodzi o merytum. Nie ma tam żadnego kapitału, nie tylko początkowego. Są pracownicy i kompleksowy system informatyczny. Wszystkie pieniądze, jakie wpływają do ZUS, natychmiast wydaje on na emerytury, które dziś wypłaca pensje swoich pracowników, utrzymanie systemu, który wyliczy, że około roku 2050 3/4 emerytów będzie miało taką samą emeryturę, najniższą. Taki jest stan faktyczny. Poza różnymi niuansami. To nie jest przeciwko panu prezesowi. Chodzi o to, żeby budować, dywersyfikować nasze przyszłe przychody. Nie powołuj się na niego za często, Waldek. No ale to nie chodzi, czy powiedział Gwiazdowski, tylko czy to jest prawda, czy nie. Tam coś jest, okej. Okay.